Magda Szymik-Telesz. Moim i Państwa gościem jest Pani Łucja Michałek, wójt gminy Istebna. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani wójt, będziemy rozmawiać o inwestycjach, o budżecie na ten rok, ale zanim do tego przejdziemy, ja tutaj nie będę Panią prosić o jakieś podsumowania zeszłego roku, ale muszę wspomnieć o problemach, które pojawiły się przy podejmowaniu budżetu na rok 2019 i wieloletniej prognozy finansowej. Ma to związek głównie z bardzo dużym zadłużeniem gminy Istebna. Niestety tak się stało, że nasze finanse są w bardzo trudnej sytuacji. Ja rozpoczynając czas swojego urzędowania musiałam się zmierzyć na samym początku z trzema negatywnymi opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej. Nie ukrywam, że był to dla nas wszystkich bardzo duży szok. Nikt w urzędzie, bo przecież tutaj i poprzedni wójt, i wszyscy kierownicy merytoryczni, pani skarbnik, zajmowali się opracowaniem tego dokumentu, jakim był projekt budżetu gminy na rok 2019. Taki był termin wynikający z ustawy. Do 15 listopada poprzedni wójt, pan Henryk Gazurek, był zobowiązany do tego, żeby opracować projekt budżetu i przedłożyć go Radzie Gminy. W międzyczasie odbyły się wybory i zmienił się wójt. Także ja, obejmując tutaj władzę z dniem 19 listopada, otrzymałam gotowy projekt budżetu, który po prostu przeanalizowałam. Skupiłam się na tym, żeby razem tutaj z całym zespołem, z kierownictwem urzędu, ze swoim zastępcą i także doradczynią skupić się na finansach. Jakiż to był szok, kiedy 13 grudnia otrzymujemy odpowiedzi z Regionalnej Izby Obrachunkowej i tam są trzy sentencje, trzy negatywne opinie. Więc zaczęliśmy od ostrej pracy, ponieważ zbliżały się święta. Od 13 do świąt to jest raptem kilka dni, a komisję planowaliśmy już na okres międzyświąteczny. Musieliśmy szybko dokonać dużej korekty w tym materiale, który otrzymałam. Więc zrobiliśmy pewne cięcia, tak to muszę powiedzieć, tak żeby te wskaźniki, które są wymogami instytucji nadzorującej i kontrolującej, jaką jest Regionalna Izba Obrachunkowa, spełnić. Więc efekty naszej pracy uważam, że uzyskaliśmy dobre, ponieważ Regionalna Izba Obrachunkowa, wydając już w styczniu opinię do uchwały budżetowej, czyli tej przedłożonej przeze mnie, zaopiniowanej pozytywnie przez Radę Gminy Istebna, wydała uchwałę pozytywną. Więc te wskaźniki, które tutaj zostały zawarte, spełniają wymogi ustawy o finansach publicznych, więc czas przejść do realizacji. Chociaż powiem Pani szczerze i Szanownym Państwu również, że nie było to łatwe zadanie, ponieważ wiązało się z bardzo dużą korektą wydatków bieżących, inwestycyjnych i też tych zawartych w wieloletnim programie finansowym naszej gminy. Na jakim poziomie utrzymuje się to zadłużenie? Niestety na bardzo wysokim. Kwota, która jest w uchwale budżetowej, to kwota 15 331 tysięcy złotych i to jest dla nas poważny balast. Główną przyczyną tego zadłużenia jest podjęta uchwała o zaciągnięciu kredytu, którą Rada na wniosek wójta podjęła w kwietniu ubiegłego roku. Był to kredyt w wysokości 6 milionów złotych, kredyt, który będziemy spłacać do 2030 roku i właśnie parametry z tego kredytu i inwestycji, która kosztowała naszą gminę w sumie 10,5 miliona złotych, wpłynęły na kolejne lata budżetowe i na inwestycje, które będziemy podejmować w latach następnych.
To na czym chcecie najbardziej tutaj zaoszczędzić? No bo będą te cięcia, będzie redukcja tych kosztów, wydatków. Na czym głównie chcecie zaoszczędzić? To znaczy my w tym momencie przechodzimy do konkretnych inwestycji. Nie ukrywam, że analizując inwestycje, które zostały zaplanowane jeszcze przez poprzednika, ponieważ ja nie miałam takiej mocy, żeby wprowadzać swoje inwestycje, tego czasu było za mało. Procedura projektowania obejmuje okres kilku miesięcy w samym Urzędzie Gminy, więc ja otrzymałam gotowy dokument, natomiast wspólnie z kierownikami dokonałam korekty. Korekty w oparciu głównie o te wydatki, które musielibyśmy pokrywać z naszego budżetu. Budżet jest bardzo ograniczony, więc musimy szukać dofinansowania zewnętrznego i będziemy realizować te inwestycje, na które nas stać i na które otrzymamy dofinansowanie ze środków, czy też unijnych, czy programów rządowych. Jak wygląda budżet? Bo tutaj mówimy, ale bym prosiła troszeczkę kwoty, jakby Pani mogła podać. Ile pod względem dochodów, ile pod względem wydatków? Jak to wygląda? Dochody mamy na poziomie 57 milionów. Ja pozwoli Pani, że będę w zaokrągleniu tutaj przytaczać. Wydatki na poziomie 58 milionów. Mamy deficyt. Deficyt to jest prawie 900 tysięcy złotych. Ale teraz te kwoty, o których wspomniałam, są podane i zapisane w uchwale budżetowej. Jak wszyscy wiemy, budżet w trakcie roku się zmienia, czyli z uwagi na przykład odśnieżanie, które nas w tym roku kosztowało 530 tysięcy więcej niż zaplanowano w tym dokumencie budżetowym, musieliśmy pewne korekty wprowadzić. Także w tym momencie trzeba było również zacisnąć pasa i poszukać tych pieniędzy. Wiadomo, że zimą wszystkich mieszkańców interesuje przede wszystkim dojazd, przejezdność dróg. Także na zimowe utrzymanie musimy w tym budżecie i w tych kolejnych planować wyższą pulę. Jeżeli taka aura się powtórzy w przyszłym roku, to będzie to średnio kwota 1,5 miliona złotych, czyli o 0,5 miliona więcej w stosunku do poprzednich lat, a ta kwota była zapisana bodajże w ciągu ostatnich 10 lat na podobnym poziomie około 900 tysięcy, a teraz już ją trzeba zwyższyć. No właśnie, wydatki, zakupy inwestycyjne. Ja tutaj mam różnego rodzaju właśnie podpunkty związane z rozbudową drogi gminnej, dróg gminnych. Jak to będzie wyglądać? Czy to tylko te nakładki, czy jeszcze jakieś większe inwestycje w tym roku, czy tylko projekty? No i czadeczka, o której trzeba wspomnieć. Ta czadeczka to jest dla nas bardzo ważna inwestycja. Jest to inwestycja bardzo istotna i bardzo opłacalna z punktu widzenia samorządu, ponieważ w 85% jest realizowana przez dofinansowanie ze środków unijnych. Więc jest to bardzo duże wsparcie. Liczymy na te pieniądze. Jesteśmy już po rozmowach, które odbyły się w ostatnim czasie razem z partnerami, ponieważ ta inwestycja realizowana jest ze środków unijnych w porozumieniu ze starostwem, z gminą Czadca ze Słowacji. Chodzi o budowę kolejnego odcinka, może nie budowa, a przebudowę, to jest na odcinku 1300 metrów w Czadeczce. To jest kontynuacja połączenia z Czernym. W zeszłym roku została oddana do użytku pierwsza część inwestycji. W tym roku chcemy zrealizować kolejny etap. Na pewno przyczyni się to do usprawnienia ruchu turystycznego, samochodowego w tej okolicy. Wszyscy liczymy na te środki, a powiem, że inwestycja była już zagrożona, ponieważ po przetargach w starostwie okazało się, że wartości ofert przewyższają kilkukrotnie możliwości finansowe samorządu. Natomiast jest porozumienie, jest też wydłużony termin realizacji do trzeciego kwartału 2020 roku, a jeżeli będzie trzeba, to nawet do końca przyszłego roku. Także liczymy na te środki, szykujemy się do przetargu i na pewno będzie to dla nas duże wsparcie i gmina, i powiat cieszyński zyska na rozbudowie tej infrastruktury.
To czadeczka, czy jeszcze jakieś inwestycje drogowe w tym roku? Tych inwestycji drogowych mamy kilka wpisanych. Część jest na etapie projektowania, część jest przeznaczona do wykonania. W Jaworzynce są dwie drogi wskazane do remontu w ramach funduszu sołeckiego. Zostaną zakupione płyty i dwie drogi zostaną wyremontowane. Droga pod Solisko i droga Ondrusze. Także myślę, że to jest zapewnione. Jest bardzo duże oczekiwanie ze strony mieszkańców, żeby tam takie działania wykonać. Również w Istebnej pierwszy etap, droga Szyncze, jest przewidziana do realizacji na etapie projektowym, ponieważ tam wymagane są pewne zmiany. Obecnie droga prowadzi przez środek tartaku, w którym oczywiście jest prowadzona działalność gospodarcza, więc jest ona znacznym utrudnieniem i dla przejeżdżających, i też dla samych właścicieli. Prowadzimy rozmowy, aby ten odcinek drogi wyprowadzić poza obręb tej firmy. Także myślę, że w dobrym kierunku zmierzamy, usprawnimy tam komunikację samochodową i będzie to też kolejny sukces. W całej gminie czekają nas remonty nawierzchni. Zima była bardzo ostra, bardzo dużo śniegu zalegało na drogach. Pojawiło się mnóstwo dziur, więc na pewno będziemy je remontować. Z tym, że pula środków na remonty bieżące, cząstkowe jest bardzo ograniczona. Mamy tam założone około 100 tysięcy złotych, więc no to na niewiele wystarczy. A powiem szczerze, że zgłasza się do mnie bardzo wielu mieszkańców, którzy proszą, wskazują liczne zaniedbania sprzed kilku czy nawet kilkudziesięciu lat. To są bardzo trudne rozmowy i ja niestety na dzień dzisiejszy nie mogę powiedzieć, że wyremontujemy wszystko w najbliższych 2 latach, ale będę się starać razem z zastępcą, z kierownikami, pracownikami. Będziemy spisywać wszystkie potrzeby, będziemy dokonywać takiego wyboru i jak już będziemy mieli taką chronologię, to przymierzymy się do realizacji. Kadencję mamy wydłużoną, myślę, że 5 lat wystarczy. Będziemy szukać finansowego, zewnętrznego wsparcia, żeby zrobić jak najwięcej. A ja obiecuję, że będę ciężko pracować, żeby ta nasza gmina Istebna rozwijała się dobrze i żeby mieszkańcy byli zadowoleni. Zmieniamy temat. Co z inwestycjami wodno-kanalizacyjnymi w tym roku? Przymierzamy się do inwestycji. Pierwszą inwestycją, która została wprowadzona na ten rok, to jest budowa zbiornika wody na Tokarzące. Jest to inwestycja bardzo potrzebna, ponieważ ostatnie lata pokazują, że zaczyna nam brakować wody na ujęciach. W przypadku suchego roku robi się naprawdę duży problem i musimy szukać dodatkowego zasilania, a ten zbiornik nam niewątpliwie w tym pomoże, więc inwestujemy. To jest jeden z punktów związanych z realizacją działania, ale mamy też kolejne i w Koniakowie, i w Jaworzynce, i w Istebnej jest przewidziana rozbudowa sieci wodociągowej. W niektórych przypadkach jest to etap prac projektowy, ale niektóre już przejdą w fazę realizacji, także tu jesteśmy zgodni i Rada Gminy też to potwierdza, to jest dla nas priorytet. Uda się w tym roku wymienić wiaty przystankowe na terenie gminy Istebna, dzięki chyba między innymi środkom z Funduszu Sołeckiego. Tak, Fundusz Sołecki został wyodrębniony i przekazany. Mamy nowego sołtysa, którym został w styczniu wybrany Józef Michałek, bardzo znany działacz społeczny, który był również radnym powiatowym i radnym Rady Gminy Istebna, doskonale zorientowany w funkcjonowaniu samorządu. Liczę na dobrą współpracę, a taka się tutaj zanosi. Mamy przewidziane dwie wiaty przystankowe w Istebnej,
ale zgłaszają się jeszcze mieszkańcy Jasnowic i ten głos jest bardzo mocno słyszalny w gminie Istebna. I chcielibyśmy, żeby również ta trzecia wiata była możliwa do realizacji właśnie w tym przysiłku na Jasnowicach. Tutaj sołtys podjął się ważnego wyzwania i będzie szukał takich możliwości i takich rozwiązań, żeby te trzy nowe przystanki w sołectwie Istebna zostały wykonane. Co z Gminnym Ośrodkiem Kultury? Doczeka się remontu? Mam nadzieję, że tak. Sprawa jest na razie w toku. Aktualnie trwa opracowanie pełnej dokumentacji. Ubiegamy się po zakończeniu o pozwolenie na budowę. Jednak cały czas gdzieś po drodze pojawiają się jeszcze nowe okoliczności. Tak było w przypadku zaleceń ze strony konserwatora zabytków dotyczących stropu. Trzeba było dokonać drobnej korekty w projekcie. Następnie były również uwagi dotyczące układu komunikacyjnego. Planowaliśmy wykonanie kilku dodatkowych miejsc parkingowych z przedniej części, bo od strony parku w kierunku Gminnego Ośrodka Kultury. No niestety też musieliśmy wyłączyć tą część, ponieważ jest niezgodność z zapisami planu zagospodarowania przestrzennego. I jeszcze ostatni temat, gdzie już nam się wydawało wiele rzeczy takich domkniętych, doprecyzowanych. Kwestia odprowadzenia wód z tego terenu, tak zwana deszczówka, przebieg tej sieci to 11 różnych działek i 11 różnych właścicieli. I oczywiście, jak to w życiu bywa, na 11 ten jeden zgłosił sprzeciw. Natomiast po naszych rozmowach, a zaangażowaliśmy się bezpośrednio ja jako wójt, mój zastępca, jeden z pracowników merytorycznych nadzorujących realizację tego zadania. Byliśmy u właściciela osobiście u niego w domu. Podjęliśmy rozmowę, podjęliśmy negocjacje i w końcu udało się. W ostatnim dniu, 28 lutego, wyraził zgodę, podpisał nam stosowny dokument, więc cała dokumentacja jest przekazana do Wydziału Architektury, do Starostwa Powiatowego i czekamy na pozwolenie na budowę. Także cieszę się bardzo, ponieważ ta inwestycja jest dla nas niezmiernie ważna. Pani Wójt, jednym z punktów budżetu utworzenie Centrum Usług Społecznych w Istebnej 400 tysięcy. Na dzień dzisiejszy 100 tysięcy złotych, ponieważ doraźnie musieliśmy zabezpieczyć środki na odśnieżanie, ale inwestycja będzie prowadzona. Do końca stycznia złożyliśmy wniosek. Pula dotacji, o którą się staramy, to jest 560 tysięcy złotych. Całe zadanie przewidziane jest na ponad 1 700 tysięcy. Na realizację całościową tej inwestycji na razie nas nie stać. Dlatego dokonaliśmy pewnej korekty i nasze możliwości to wykonanie inwestycji, dostosowanie części sal tych polekcyjnych do pomieszczeń z przeznaczeniem docelowo na Centrum Usług Społecznych i na siedzibę Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Także tam staramy się o kwotę 1 300 000, z tego ta dotacja 560 tysięcy. Natomiast na działanie związane z likwidacją barier architektonicznych będziemy szukać pieniędzy w PFRON-ie. I tam, jeżeli nam się uda, to będziemy szukać możliwości na wykonanie windy. A tak jak powiedziałam, to jest akurat ta część najdroższa tego zadania. Potrzebujemy skorzystać z innego programu i niewątpliwie takie zgłoszenie też będzie. Są też środki z Funduszu Sołeckiego, o którym już wspomniałyśmy. Jakie to są środki i na co one mniej więcej zostaną przeznaczone? Wcześniej już Pani wspomniała, to jest kwota około 45 tysięcy złotych. W samej Istebnej Centrum sołtys planuje wykonać trzy przystanki, trzy nowe wiaty. Natomiast w Jaworzynce to są dwie drogi, o których już wspomniałam, Podsolisko i Ondrusze. W Koniakowie tak sobie sołtys podzielił ten fundusz, że będzie między innymi sfinansowany festyn Koniakowian, to jest cykliczny
na coroczna impreza, która cieszy się bardzo dużym powodzeniem, ale też i 8 tysięcy zostanie przeznaczone na budowę pomnika Janka z Małej Łączki, wybitnego artysty, który rozsławił szeroko naszą góralską społeczność Trójwsi Beskidzkiej. Taki pamiątkowy postument ma stanąć w okolicy centrum Koniakowa, docelowo pomiędzy starą karczmą a budynkiem Dom Ludowy. I myślę, że już koło czerwca będzie nas wszystkich cieszyć taki postument. Mówimy tutaj o tych wszystkich inwestycjach na ten rok, rok 2019. To może tak już zamykając tą naszą rozmowę, jakie Pani ma wizje i plany na przyszłość? Bo to Pani pierwsza kadencja. W jakim kierunku chciałaby Pani, żeby gmina Istebna się rozwijała? Ja mam bardzo trudny czas przed sobą. I nie ukrywam, że od razu rzucono mnie tutaj na głęboką wodę. Ale też nie zniechęcam się, po prostu zaczynamy od ciężkiej pracy. Muszę podkreślić, że mam bardzo dobrych współpracowników i tutaj dziękuję przede wszystkim swojemu zastępcy, panu Ryszardowi Macurze, który w taki sposób swoimi kompetencjami, wiedzą, zaangażowaniem i uczciwą pracą przyczynia się na co dzień do tego, żeby pomóc nam pewne sprawy rozwiązać, uporządkować i też pomóc realizować nasze plany. Także jestem bardzo zadowolona i chciałam jeszcze raz mu podziękować. Również wszystkim współpracownikom w Urzędzie Gminy, którzy podjęli współpracę i wykonują tą pracę dobrze, solidnie. Razem z radnymi mam nadzieję, że uda się również przekonać pana przewodniczącego do współpracy. Chcemy, żeby ta gmina rozwijała się dobrze. To, o czym powiedziałam, w niektórych sferach są zaniedbania kilkuletnie, a w niektórych i kilkudziesięcioletnie. Wystarczy spojrzeć na stan oczyszczalni ścieków, które znajdują się w gminie Istebna. Ja wiem, jaka jest skala problemu i tego nie da się też naprawić w ciągu krótkiego okresu czasu. My to wszystko uwzględnimy w tej perspektywie wieloletniej i będziemy się starać o środki zewnętrzne, będziemy się starać te inwestycje związane z rozbudową sieci wodociągowej, z przebudową i rozbudową kanalizacji realizować. I to są dwa bardzo ważne zadania. Oczywiście drogi. Tutaj też przymierzamy się i będziemy składać do programu dróg samorządowych. Jest zgłoszone Zaolzie etap drugi. Czy będzie ono możliwe do realizacji w tym roku? Tego na dzień dzisiejszy jeszcze nie wiemy, ponieważ to zależy od dwóch czynników. Pierwszy aspekt to jest wysokość przyznanego dofinansowania przez wojewodę z tego programu, o którym wcześniej wspomniałam. A drugi aspekt to jest wysokość oferty, którą zobaczymy po przetargu. To jest taka podstawa, która pokaże nam możliwości. Tak jak powiedziałam, ja nie mogę sobie pozwolić na dzień dzisiejszy przekroczyć te granice, które są zaplanowane w budżecie. No, ja tak już miałam wielokrotnie okazję powiedzieć, musimy gospodarować oszczędnie, racjonalnie, zaciskamy pasa na 2 lata, ale w tych kolejnych latach, jeżeli wywiążemy się z dotychczasowych limitów, będziemy wprowadzać nowe inwestycje i na pewno wiele się uda. Będziemy sięgać po programy rządowe, na pewno program Senior Plus, Klub Seniora. Mamy tutaj wskazane lokalizacje i tutaj środki. Na pewno to nas trafią. Będę o to bardzo zabiegać. Bardzo dziękuję Pani za rozmowę. Również dziękuję. Życzę wszystkiego dobrego zarówno dla redakcji OXPL, jak i dla mieszkańców gminy Istebna. Dziękuję jeszcze raz. Do zobaczenia. A moim i Państwa gościem była Łucja Michałek, wójt gminy Istebna.